Oba, witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Koniki Idika, ucieczka z Butch Bay. Zanim rozpoczniemy i tak dalej, chciałbym w tym moim dniu, czyli 2 stycznia, bo wtedy się narodziłem, chciałbym wam jeszcze podziękować z tego powodu, że mam już 130 subskrybentów, gdzie chciałbym wam bardzo podziękować za to, że się znalazły osoby, które chcą mnie oglądać. I oglądają. Jest normalnie wręcz w szoku, że są takie osoby. Ale pewnie znając YouTube'a, to mi niektórych pousuwa, bo na przykład nie oglądają mnie, albo nie byli aktywni na YouTubie i mnie po prostu usuną. Usuną parę subskrypcji, ale co tam. Patrzę, że mi pisze, że jest 130. Gdzie raz pamiętam, że jak ja sprawdzałem przy 115, to nie widziałem 5 osób, ale okej. Nieważne. Niech YouTube stwierdzi, że mam na 115, ale okej. Więc chciałbym wam podziękować, że się znalazło aż jest 130 osób i może się znajdzie więcej. Cóż, przekonamy się w życiu, jak to będzie. A dobra, wracamy do naszej rozgrywki, gdzie już włączam sobie czasomierz. Jesteśmy akurat w tym miejscu, gdzie skończyłem zabawę naszym ukochanym robotem. Dobra, tylko czasomierz sobie ustawmy. 20 minut. Okej, start. No, akurat wtedy miałem ważne sprawy i musiałem te wcześniej kończyć. No, włączmy naszą wizję. Mam nadzieję, że wam się podobał materiał z Quake'a Trójki. Taki wspominkowy. No trochę mnie denerwuje to, że nie mogę zmienić jasności. Najwyżej sprawy, czy na YouTubie można. Najwyżej tam dostaniecie update. Albo już dostał update, albo nie dostał. No, bo tutaj wiecie, zaraz po renderowaniu i rzucaniu. Przełączę ten wentylator, który nam daje przejście tu, no po co? Na skróty jakieś. I bardzo was przepraszam. Dobra, jestem z powrotem. Goddammit. Musiałem, czekajcie, sprawdzę, bo ja sobie sprawdzę, czy mam włączony mikro. Kuźwa, tutaj mi się farbka zdarła. Ale to używanie tej farby. Cóż. Jest w porządku, włączony jest. Musiałem sobie poświecić atarką. Dobra, idziemy przez kanały. Widzicie sobie, to znaczy, że się zbliżamy. Kurwa macie. Weźmy tego. Przeszczemy. Gaśmy światło. Gaśmy światło. Przekażmy mi podwoje. Zabijmy tego. Niby to jest detektor, tak? Zagrożenie wykryto. Jasne. Właśnie widzę, jak wykryto. Się otwierają? Nope. Nie otwierają. Wygasimy je tu. Kolejne. Niższe światła niczym Splinter Cell. O tak. To było wyłączone. Niższe kata? Fuck. Mało co bym miał spotkanie z gościem. Ale ciągnijmy kosę. I zabij. Widzę, że w nie mogę to trzymać, jak on idzie. Do wieży się dostanę? Wow! Zapomniałem o tobie. Oh yeah. Tak jak ja tam wspominałem. Fajnie, że jakiś 130 się znalazło. Alright. Fajnie wolne. Pozwalamy światła. To przydatne. Tam jest paczka fajek. Czyli bym musiał się wrócić jakoś tam. Pomyślę o tym.
What the hell's happening to the lights? Nie wiem, co się stało z światłem. No, ta już próbował wstać, ale nie wyszło. Tu dla zastrażnikami tego rozwoju. Muszę zmniejszyć światła, z tego względu, że jak pamiętacie, chodzimy przy wieżyczkach. I tutaj goście już plotki sieją. Jak widzicie, tutaj jest ta wieżyczka. W zasadzie nie możemy jej wyłączyć. Co dość ciekawe, czemu nie możemy. Ale dobra. A, czy ja i będę wracać taką paczkę fajek, co tam była? A czemu nie? W końcu lubiłem tutaj zbierać fajki. Chociaż ja nie palę. Ale jednak wiecie, te fajny motyw, że są jakieś znajdźki, które coś ciekawego wprowadzają. Wiecie, na przykład jak powstawała gra, czy coś takiego. I z planu filmowego. To, więc po to była ten szyb wentylacyjny. Okej. Okay. Albo i nie. Widzimy, co leci. Chociaż. Ciekawe gdzie. Czyli tu jest strażnik. Ale zapalmy światło. Ej, to kubaczka fajek, okej. Okay. Projekt graficzny gry, yeah! Kolejny. Alright. Dobra, będziemy teraz wracać się tam, gdzie mamy iść, czyli do wieży 19. Bo w końcu taki nam mamy cel. Ach. Poza tym Sylwester mi się udał, jakby ktoś był ciekawy. No może to nie było jakieś wielkie granie czy co tam. Ja wolę jakoś tak na spokojnie spędzać. Byłem akurat u rodzinki. O! Tam wieżyczka mnie zauważyła, że do mnie strzelać, ale jej nie wyszło. Będzie poszło po ścianie. Ale dobra, uciekajmy. Opa. Tak, tam mieliśmy chyba tego gościa, tego Georgiego, który jakbyśmy mu zapłacili, to by odwracał uwagę strażników. Tylko to wtedy to byłoby tak, część by podeszła, by się ciekawiła, co ten gościu pieprzy, a wtedy krzyczy, że ma bronię, znaczy ma spróbę. Noże i takie tam. No i część strażników by wyglądała na... Aj, spróbowałem. Stój. Ty śmieciu. Weź. O. Muszę mieć biały identyfikator. Tam polska mowa. No po prostu Sylwestra spędziłem u jednych członków rodziny. No spokojnie. Żadnego szaleństwa. Z piciem. Bo jakoś wolę spędzać na spokojnie. Wystarczy, że raz się uchylałem na 1.18 u kolegi. Bo to było takie moje... Powiedzmy szczerze, to był pierwszy mój kas i tak stwierdziłem, że jeśli tak się człowiek ma czuć, to jednak... pieprzę ten interes taki. Otwieramy drzwi do cel i skorzystamy z białego identyfikatora, jakiego mamy. I bardzo was przepraszam, znowu. Dobra, jestem. O, nie chciałem się teraz zatrzymać, bo to było szybkie. Ale... Parę tam sekund. Ale co tam? I musimy pogadać z nim. You know what I find most uncomfortable about you, Riddick? Okay. How comfortable you are. Here, in Butcher Bay, I mean. Caged inside this slam. I played the hand that was dealt. And then I cheat. Not a bad philosophy. This is for you. Oh, it's a bomb. I skakujemy tutaj.
gdzie sobie przypomnę wersję HD, to była taka różnica, że... Dobra, niech przestanę strzelać. Przestańcie strzelać, no już uciekłem. I tak, jak sobie przypomnę wersję HD, to była spora różnica co do wyglądu bomby i takich tam. Wieżyczki są aktywne, bo jest AR. Ale powinien tak jeszcze się zniknąć on. Ale tak wracając, jak przypomniałem sobie wersję HD, to była taka różnica, że nie było tam dwóch strażników, którzy tam strzelali, tylko dwa ludzie w tych zbroi żandarma. Nie wiem, czemu tak to twórcy wymyślili, jak robili wersję HD Relika. Po prostu nie wiem, czemu to tak zrobili, ale okej. I poza tym mi się podoba tutaj ten wygląd bomby. Gdzie on jest? Tak, tutaj bomba puszkowa. To ma im wiesz jak puszka. Puszka po piwie, więc to jest ładny wygląd. A po prostu w wersji HD to była po prostu jakaś puszka po sprayu czy coś. Nie wiem czemu. Daj puszkę po sprayu. Tam niby zapalnik. Co według mnie ciekawiło. Poza tym jeszcze będzie taki jeden błąd, co tutaj powtarzali twórcy. No i tak ogólnie tutaj byśmy zdobyli nasz paralizator, gdybyśmy nie kupowali. No i nie znaleźli tam przy tym komputerze, co mnie ciekawi, dlaczego tak były dwie możliwości znalezienia tego. A, tutaj możemy chyba kolejną fajkę znaleźć. Kolejne fajki. To mnie właśnie w sumie ciekawiło, czemu tak łatwo dali dostęp do paralizatora, no ale nam się strasznie przydaje. Na dobry jest nasz Adamów. Tylko żałuję, że nie wykonam misji dla tych, z tą misją tych PPP, czy jak oni tam mieli. Bo drzwi się zablokowały i co tam. Ale dobra, będziemy naszą zabawę kontynuować na jakiejś, powiedzmy, stacji kolejowej. I wszędzie towar roznoszą. I skorzystamy z tego przejścia. Bo czemu nie? Tylko tak, tutaj gdzieś mogą być strażnicy. Dobra, trochę się poskładamy. Ten sobie coś szepta. Ale mimo to w tyłku. Wejdźmy na samą górę. No tam. Wróci się, nie zauważy. Ojej, zauważył mnie. Padaj. Okej, tego się nie spodziewałem, że tego to zrobię. No dobra. Skorzystajmy z daliny i idźmy tam gdzie trzeba. Chyba tutaj trzeba. No trochę się to wkręcimy, bo pamiętam, że tutaj szukałem paru rzeczy. Ja chyba poprzypominam, jak to szło. Albo i nie. Dobra. Dobra, wrócimy uwagę strażnika przez to. To podejdzie. Tylko właśnie... Czy ty podejdziesz całkowicie? Tak, podejdziesz całkowicie. Się uszczelimy już. Mamy tu światło, to nie jest może wtedy. Wyskoczymy. Mamy tu światło. Jezu, te alarmy są szalone. Niech je ktoś już w końcu wyłączy, no. Zagłuszają. Za głośno jest. Ile alarm może trwać? Ja się starałem przypomnieć, jak to było w wersji HD, ale już nie pamiętam. Ale zbyt wieżyczka, 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 wieżyczka! No fuck you. No to się coś nie możemy je spieprzyć. Musimy wyłączyć ala po prostu. No co to było?
wyłączyliśmy wieżyczki. To bardzo dobrze. Ponieważ nie musimy się bać, że nas zaczną strzelać. Okej. Okay. O nie, znowu Marcus Fenix tam jest. O. A co tam? Peacemaker! Security breach! I got an inmate here! To może trochę nie fega. A dobra. Na pięść. Idiota. Nope. Mogę to włączyć? O, to będzie animacja fajna. Ups. That rail's finished. Need to find another. No i to jest po prostu... Mogę w sumie tego nie robić, ale wiecie, chciałem wam pokazać, że mamy jakieś utrudnienia. Nawet jest pali za to. To szybkie wybieranie trochę mnie denerwuje. Lepiej chyba się tako wybiera, bo szybko znajdziemy, a niż klikając po klawiaturze. Właśnie mamy tą kartę, to mogę jej używać. To w sumie ciekawe, jak to działa z tą windą. Że przed wszelkim skorzystaniem trzeba wkładać level 1 widziałem. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie ja przechodziłem. Czy to ciało zrzucić? Najwyżej zrzucę. Czy nie? Mówię mi pozwolili, albo nie chcę mi pozwolić. Ciekawe, czego zmiażdżą. Nie zmierzyły, szkoda. Dobra. Musimy teraz odpalić tu światła. Ma to nam przeszkadzać. O Jezu, tu jest strażnik. Dobra. Już chciał wyłączać. Laskę. O, i tutaj mamy laserek, jak widzicie. A po prostu jak nadepniemy na ten laser, to powoduje to, że włączamy alarm. I to jest sobie fajne, bo zobaczcie, ten laser słabo widać. A jak włączymy ten wzrok klika, to widzimy go ładnie. Ci musimy uważać. To jest fajnym pomysłem. Jezus Maja, je telefonów nagle. Bardzo was przepraszam. O, bardzo was przepraszam za taką ciszę. O, ty masz kosę? Znaczy masz śrubokręt? Dobra, zobaczymy na śrubokręt. Śrubokręt kontra
Kosa. On to kogo nazywasz? To ty jesteś dupek. Włączmy to. Aha, i teraz musimy tutaj iść. Teraz sobie właśnie przypominam, gdzie miałem chodzić. Jak sobie przypomnę, jak moja mama to grała, a ja sobie patrzyłem, to kurczę, jakie to były utrudnienia. Dobrze, mam ten, tą kartę. Nam ułatwiała dostęp do wszelkich poziomów. No ja tu się chcę... O kurwa, mam się nadzieć. Trzeba po prostu uważać. Tak, na tego śmiecia. No nie tyle telefonu dzisiaj nie można. Co? What? Pajki. Okej. Sięgnąłem ponad? Okej. Można chyba i tak. Tej karty nie rozpieprzę. Nie. Śmiesznie tak widzik tak bije z tej broni wtedy. Zamiast zamach czy coś tak jakby chciał kręcić. Dobra. Ale dobra, tutaj zakończę nasz odcinek. O Jezu, mam walkę. Fuck you! Śmieciu jeden. Umieraj. Dobra, tutaj się uleczę. I się będę z wami żegnał, tak więc... Żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.